Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 83. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj trzy tematy. Pierwszy to San Antonio Spurs, którzy się po raz kolejny odrodzili, a także powrót Kawhi'a Leonarda do Teksasu. Drugi to wyniki pierwsze cząstkowe głosowania na pierwsze piątki do meczu gwiazd, co się fajnie w sumie połączyło z tym, że ja ostatnio typowałem swoje piątki. No i po trzecie wymiana, może nie zbyt istotna, ale jednak między Memphis Grizzlies a Chicago Bulls. Także zaczynamy. W ostatniej nocy Kawhi Leonard wrócił do San Antonio. Po raz pierwszy od momentu transferu był regularnie wybuczany. W przeciwieństwie do Danego Greena, którego wszyscy witali z entuzjazmem. W pewnym momencie nawet jak rzucał osobiste, Leonard, cała hala zaczęła krzyczeć zdrajca, zdrajca. Co było dosyć przykre na pewno dla niego, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić kibicom San Antonio, bo tak nawet próbowałem sobie porównać historię jego do tego, co dotknęło LeBrona Jamesa czy Kevina Duranta. To trochę jednak mimo wszystko te kariery były inne i tak jak James i Durant wchodzili do NBA z łatką przyszłych gwiazd, gości, którzy wiadomo, że... Znaczy może nie wiadomo, bo zawsze coś może pójść nie tak. Z łatką kogoś, kto ma zostać jedną z największych gwiazd całej ligi, więc oczekiwania w stosunku do nich były jasne. Tak Leonard wchodził do NBA trochę bocznymi drzwiami. Był graczem znanym, ale nie było... Nikt nie myślał o tym, że stanie się tak wielką gwiazdą, jaką jest teraz. I oczywiście ogromna w tym zasługa jego i największa zasługa jego, jeśli chodzi o to, że jest pracowity i jak się rozwijał, ale to Spurs dali mu tą szansę. To oni w niego uwierzyli, to oni mu pomogli w tym rozwoju, no i chociażby dlatego kibice mogą czuć się tak, jak się czują, bo tak naprawdę Leonard zawdzięcza być może Spurs swoją karierę. Jakoś tak ciężko mi sobie wyobrazić, że gdyby on trafił do jakiejkolwiek innej drużyny, to że byłby w stanie się rozwinąć aż tak bardzo, jakim graczem jest w tej chwili. A przecież jeszcze dwa sezony temu był jednym z kandydatów do nagrody MVP. No, przecież wtedy San Antonio Spurs pojechali pierwsze dwie rundy playoffs, a w finale konferencji do momentu jego kontuzji i tego zderzenia z Azopaczulią byli do przodu i to dosyć wyraźnie, więc kto wie, jakby się to wtedy potoczyło. No, koniec końców jest taki, że Leonarda już San Antonio nie ma. Dzisiaj dostał solidną porcję gwizdów. San Antonio sprali tak naprawdę Toronto Raptors. Świetny mecz zagrał DeMar DeRozan, który też jakąś tam swoją małą zemstę miał. Jego pierwszy triple-double. Więc no, tak to wyglądało. A co do samych Spurs, którzy, jak pamiętacie, miesiąc temu byli już typowani na drużynę, która może nie wejść do playoffów. Mieli bilans 11-14. Ja sam byłem wśród tych, którzy gdzieś tam myśleli już o tym, że to już chyba koniec rzeczywiście, więc teraz mogę bić się w pierś i tak i też to robię, bo od tego momentu Spurs zanotowali bilans 11-3. Są w tej chwili na 7. miejscu w konferencji zachodniej. Jest to dość pewne miejsce, bo ta różnica między 8. a 9. zespołem zaczyna się robić coraz bardziej wyraźna. Bo dzisiaj chociażby przegrali kolejny raz Sacramento Kings. Już mają bilans 19-19 i tracą chyba 3 mecze już aż do 8. Lakers. Więc ta różnica zaczyna być dosyć duża i ta pierwsza 8 wydaje się być coraz bardziej pewna awansu do playoff. Jeśli tam się nie zdarzą jakieś wielkie serie porażek, a w drużynach od 9 w dół jakieś długie serie zwycięstw, to raczej pierwsza 8 na zachodzie wydaje się być już znana. Jeśli chodzi o to, co zrobili Spurs lepiej, no to przede wszystkim, jak to się mówi dość potocznie, zaczęli lepiej trafiać i lepiej bronić, bo to tak naprawdę tajemnica sukcesu. Oczywiście za tym do tego potrzebne było kilka rzeczy, tak jak choćby powrót po kontuzji Derricka White'a, jak powrót w ostatnich meczach Pau Gasola, jak lepsze wpasowanie w drużynę Jakoba Peltla, to żeby gracze po prostu nauczyli się ze sobą grać, bo jak wiadomo, system Grega Popowicza jest dosyć unikalny. Nie każdy tam potrafi się odnaleźć i raczej potrzeba chwilę na to, żeby tak się stało. I tak nawet sobie prześledziłem serię, bo co roku mniej więcej na przełomie stycznia, grudnia
Spurs notują jakąś taką dobrą serię. W tym roku to było jest to 11-3 jak na razie, zobaczymy jak będzie dalej. W poprzednim sezonie 14-4, w sezonie 16-17 było to 12 zwycięstw, 2 porażki, a jeszcze wcześniej fantastyczna seria 29-3. I to pokazuje, że to jest ten moment, kiedy Spurs nabierają tempa, kiedy zawodnicy nowi, którzy przyszli, złapali ten rytm, złapali o co chodzi Popowiczowi i ta machina zaczyna funkcjonować. I podobnie jest w tej chwili. Oni, co ciekawe, oddają najmniej trójek w całej lidze, bo niewiele ponad 24 na mecz. Natomiast ich skuteczność za 3 jest najlepsza, bo to jest aż 40%. I oczywiście też te wyniki wahają się. Do 6 grudnia było zdecydowanie gorzej, pod tym względem od 6 grudnia jest zdecydowanie lepiej. To jest ta właśnie data graniczna, kiedy zaczęła się ta seria 11-3. I tak samo jeśli chodzi o wskaźniki ofensywnej efektywności, jak i defensywnej. Ja teraz wam nie będę każdej tutaj podawał. Spójrzcie sobie na ekran. Na ekranie teraz wyświetliła się tabelka, która pokazuje właśnie jak to wyglądało do 6 grudnia i jak od 6 grudnia. To może tak na szybko. W oddanych trójkach rzeczywiście nie ma różnicy praktycznie, ale w skuteczności już jak najbardziej, bo ponad 5% więcej trójek wpada. Efektywność ofensywna wzrasta o 9 punktów, a defensywna o ponad 10, więc to jest automatycznie efekt, wynik tego, który powoduje, że oni tak zaczęli dobrze grać. Jednocześnie Spurs nie grają jakoś bardzo szybko, czego zresztą można było się spodziewać przy takim trenerze jak Greg Popowicz. Oni mają chyba 24 tempo w NBA. I tak jak sobie spojrzałem, to z drużyn, które liczą się w walce o coś w tym sezonie, wolniej grają tylko Indiana Pacers, Denver Nuggets i Houston Rockets. I tak mnie naszła taka myśl, że tak naprawdę w tych czterech drużynach, łącznie ze Spurs, mamy albo bardzo dobrych, uznanych trenerów jak Popowicz czy D'Antoni, albo trenerów, którzy naprawdę świetną robotę wykonują w tym sezonie i są chwaleni, jak właśnie Nate McMillan i Mike Malone. Co pokazuje, że wcale nie trzeba grać szybko, jak teraz całe trendy NBA pokazują, żeby grać efektywnie. I to jest gdzieś tam taka nadzieja, przynajmniej dla mnie, bo ja nie lubię aż tak szybkiej koszykówki, jak grają Sacramento Kings, czy Oklahoma City Thunder, czy nawet Lakersi. Ja wolę trochę bardziej ułożoną koszykówkę, troszkę wolniejszą, z mniejszą liczbą rzutów, żeby te rzuty były efektywne, wypracowane i po prostu dobre. I to właśnie Spurs robią, tak? Oni oddają mało tych trójek chociażby, ale jak już je oddają, to z takich pozycji, które oni chcą, a nie do których... Może nawet nie tyle, że zmusza ich obrona, ale zachęca ich obrona poprzez słabą defensywę, więc Spurs grają po prostu swoje. Jeżeli chcecie, to obejrzeć dobrą koszykówkę kontrolowaną, taką, która ma sens, a nie tylko polega na bieganiu i rzucaniu, no to właśnie Spurs są jedną z tych drużyn, które warto obejrzeć. I ja wam to serdecznie polecam, tym bardziej, że no nie wiadomo, czy Greg Popowicz po tym sezonie jeszcze zostanie. Wydaje się, że ta seria, którą oni w tej chwili mają i to, jak grają, może być optymistyczne dla niego, tak w perspektywie dalszej pracy, ale czy się zdecyduje na to, czy nie, to nie wiadomo na dzisiaj. Natomiast byłaby to wielka szkoda, dlatego tym chętniej ja patrzę w kierunku San Antonio i oglądam ich mecze. Drugi temat dzisiaj, czyli wyniki cząstkowe głosowania na mecz gwiazd. I tutaj jak spojrzałem, jak to wygląda, to bardzo się ucieszyłem. Po pierwsze, najpierw oczywiście trzeba wybrać kapitanów, tak, i w konferencji wschodniej będzie nim na dzisiaj Giannis Antetokounmpo, a w zachodniej LeBron James. No i później obaj gracze w transmitowanym drafcie, że tak powiem, wybierają sobie spośród kolejnych 8 graczy wybranych do pierwszych piątek swoje pierwsze piątki. I na dzisiaj są to z konferencji wschodniej, jeśli chodzi o skrzydłowych i podkoszowych, Giannis właśnie, Kawhi Leonard i Joel Embiid, i tutaj szanse na to, żeby ktokolwiek inny wszedł, są praktycznie zerowe, bo tam jest ponad 400 tysięcy głosów różnicy między trzecim Embiidem a czwartym Jimmy Butlerem. Jeśli chodzi o obwód, to mamy tutaj Kyriego Irvinga, który jest nie do ruszenia, i co zaskoczenie, Dwayna Wade'a. Dwayne Wade w swoim ostatnim sezonie w karierze najprawdopodobniej zagra w meczu gwiazd. Ma o 90 tysięcy głosów więcej niż trzeci Kemba Walker. I no, Kemba nie ma aż takiej bazy fanów za sobą, która byłaby w stanie
go pociągnąć do wyborów w pierwszej piątce, więc myślę, że tutaj Wade się załapie. Jeśli chodzi zaś o zachód, no to oprócz LeBrona wśród tego frontcourtu mamy Luke Doncicia, co jest fantastyczną sprawą, a także Kevina Duranta. Natomiast dosyć niedaleko są jeszcze Anthony Davis i Paul George. Davis do Doncicia traci 74 tysiące głosów, więc myślę, że jest to do zrobienia. Natomiast mam nadzieję, że fani z Europy popracują nad tym, żeby Luka od razu w pierwszym sezonie trafił do meczu gwiazd, bo to byłaby naprawdę fajna rzecz. No i dalej, jeśli chodzi o obwodowych, mamy Stepha Curry'ego oczywiście i Derricka Rose'a. Rose także jest praktycznie pewnym wyboru do piątki meczu gwiazd, tak jak Dwayne Wade, bo wyprzedza Jamesa Hardena aż o 150 tysięcy głosów, więc wydaje się to być bezpieczne. Głosowanie zamyka się 21 stycznia, więc jest jeszcze 17 dni. Potem mecz gwiazd 17 lutego i tak wam powiem szczerze, ostatni mecz gwiazd na żywo, jaki oglądałem, to był chyba 2001 rok i to spotkanie, kiedy Allen Iverson został MVP po fantastycznej końcówce. Potem na żywo nie oglądałem już żadnego meczu gwiazd, kilka oglądałem z odtworzenia, ale chyba dla Wade'a, dla Doncicia, dla Derricka Rose'a chyba bym obejrzał. Serio, chyba bym obejrzał. Ostatni punkt dzisiejszego podcastu, czyli wymiana między Memphis Grizzlies a Chicago Bulls. W sumie wymiana dosyć nieistotna może się wydawać. Bulls dostali w tej wymianie piki w drugich rundach 2019 i 2020 roku należące do Grizzlies, a także dwóch graczy, Wayne'a Seldena i Marshona Brooksa. Musieli w związku z tym, że dostali dwóch graczy, a zwolnili jednego, oddali jednego, zwolnić też gracza i tą ofiarą tego zwolnienia został Cameron Payne. Natomiast do Grizzlies trafia w tej wymianie Justin Holiday. I co ciekawe, mamy tutaj wymianę trzech graczy, którzy są w ostatnim roku kontraktu, więc tu ani jednej, ani drugiej stronie nie chodziło o pieniądze w salary cap. Grizzlies po prostu chcieli wzmocnić swoją ławkę rezerwowych kolejnym graczem, który byłby w stanie coś dla nich pozytywnego robić. Holiday w przeciwieństwie do Brooksa nie będzie grał na piłce, tylko będzie stał w rogu, najczęściej czekał na odegrania i rzucał trójki, co wychodzi mu całkiem solidnie w tym sezonie, bo prawie 36% trafia. Natomiast ta cena, którą Grizzlies musieli zapłacić, to chyba najbardziej szkoda tych pików w drafcie, bo nawet w drugiej rundzie są w stanie wybierać naprawdę solidnych graczy. No i to tego wydaje się, że może być im brak najbardziej. Żeby pozyskać Justina Holiday'a w ostatnim roku kontraktu, ten kontrakt 4 400 000, więc to trochę wydaje mi się zbyt wysoka cena, jaką Grizzlies zapłacili. Więc jeśli chodzi o Bulls, to dostali dwóch graczy także na ostatnim roku kontraktu i tu raczej nie ma się co spodziewać, że ci gracze zostaną, chyba że nagle coś niesamowitego pokażą. Nie wiadomo, czy Seldon w ogóle dogra sezon do końca, bo ma niegwarantowaną umowę, maksymalnie za 1,5 miliona, to teraz do 10 stycznia zdaje się upływa termin wszystkich niegwarantowanych kontraktów. Jeżeli gracze nie zostaną zwolnieni do tego dnia, to kontrakty automatycznie są gwarantowane do końca rozgrywek. No i później, jeśli kogoś chce się zwolnić, to trzeba się z nim dogadać, tak? A nie można po prostu jednostronnie umowy rozwiązać. I tyle tak naprawdę. Bulls przede wszystkim są wygrani na tej wymianie, bo dostali dwa piki w drugich rundach draftu. A panowie Paxson i Foreman, jakby nie mówić o nich źle, to w drafcie potrafią wybierać i tego im nie można odebrać, więc to zdecydowanie jest na plus dla nich. Zobaczymy, co z tego wyciągną. Okej, to tyle w 83. odcinku Zarychty na Solo. Życzę wam udanego weekendu i słyszymy się po nim. Do usłyszenia. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.